Chciałbym gorąco zarekomendować kandydaturę pani Dagmary Ciesielskiej-Jasińskiej, która jest kandydatką do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z terenu miasta Olsztyna i ziemskiego powiatu. To jest osoba młoda, już doświadczona, dynamiczna, która ma ustabilizowane, co jest istotne, życie zawodowe i rodzinne. I jednym z głównych punktów jej kampanii jest dbałość o to, żeby były dobrze przystosowane, między innymi dla rodzin, tereny zielone, zagospodarowane zarówno w mieście, jak i w powiecie. Bo paradoksalnie właśnie stoimy tutaj nad jeziorem Długim, gdzie nawet dostęp do tego jeziora jest szalenie utrudniony. Zwykły Polak myśli o Warmii i Mazurach jako obszarze, gdzie nie ma problemu z dostępem do wody, do lasu, a okazuje się, że nawet tu w mieście, gdzie jest kilkanaście jezior, bywają z tym kłopoty. Więc sejmik powinien to zadbać w perspektywie i w odniesieniu do całego województwa, ale zwłaszcza do stolicy naszego regionu i okolicy.